projekt uchwały w sprawie powołania Rady Programowej Ośrodka Kultury Andaluzja w Piekarze Śląskiej Katowice Kamieniu. Skład Rady Programowej Ośrodka Kultury Andaluzja wchodzi 7 osób. 4 osoby proponuje Rada Miasta, 2 osoby proponuje Prezydent Miasta, 1 osobę proponuje Rada Ośrodka Kultury Andaluzja. Dyrektor Ośrodka Kultury Andaluzja wskazał Panią Zofię Zając. Prezydent Miasta wskazał Pana Eugeniusza Dębińskiego i Pana Marcina Gała. Powyższe osoby złożyły oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie do Rady Programowej. Proszę Radnych o zgłaszanie kandydata. Proszę Pan Radny Jerzy Krausa. Panie Prezydencie, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Proponuję następujących radnych do Rady Programowej OK Andaluzja. Andrzej Szewczyk, Marek Boroń, Andrzej Skiba i Leszek Podziński. Dziękuję. Zgłosić kandydaturę Pana Tomasza Wysockiego. Dziękuję. Czy Pan Tomasz Wysocki ma zgodę? Tak. Dziękuję. W związku ze zgłoszeniem większej ilości kandydatów proszę o przegłosowanie każdej z nich według kolejności zgłaszania. Panie Przewodniczący, sprawy formalne. Tak, proszę. Pytanie do Pana Radnego, czy nasz sposób głosowania personalnego nie byłby wystarczający, gdybyśmy głosowali tylko, oddawali głos za poparciem konkretnego kandydata, natomiast trójstopniowość już potem tylko przy uchwale. Bo w tej chwili głos za, głos wstrzymujący, głos przeciw, uważam, że to niepotrzebnie, niepotrzebne wskazać głos. Tylko poparcie danego kandydata w ten sposób głosowania, a cała uchwała potem już normalnie wyrażuje. Proszę Pana Radcę Prawnego o udzielenie informacji. Nie widzę przeszkód formalnych, żeby przyjąć wniosek Pana Radnego Zewerna. Jest to wniosek właściwy. Dziękuję. Proszę o przegłosowanie, zgłoszonej propozycji. Kto jest za przyjęciem wniosku? Proszę podnieść ręki do góry. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Wniosek został przez Radę przyjęty. 14 głosów za, 6 przeciw, 2 wstrzymujące. Przechodzimy do głosowania kandydatur. Głosujemy kandydaturę radnego Andrzeja Szewczyka. Kto jest za przyjęciem kandydatury, proszę o podniesienie ręki do góry. Kto jest przeciw? Przepraszam. Jest przyzwyczajenie. Nie było. Radny 22 głosy za. Radny Marek Boroń
Kto jest za przyjęciem kandydatury? Dziękuję. 22 głosy za. Radny Leszek Chodziński, kto jest za przyjęciem kandydatury? Proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję. 12 głosów za. Radny Andrzej Skiwa, kto jest za przyjęciem kandydatury? Proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję. Radny Tomasz Wesołowski, kto jest za przyjęciem kandydatury? Proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję. 11 głosów za. Przyjęte kandydatury, które otrzymały największą liczbę głosów za, to jest Szewczyk Andrzej, Boboń Marek, Podziński Leszek, Skiba Andrzej. Znaczy kolejność to jest odwrotna. Skiba Andrzej, Podziński Leszek. Wnoszę projekt uchwały uzupełniony od czterech radnych. Radny Szewczyk Andrzej, Marek Boroń, radny Leszek Podziński, radny Skiba Andrzej. Pod głosowanie. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki do góry. Automatycznie nie będziemy głosować, jest kandydatów czterech, także
Projekt uchwały, tak. Wnoszę projekt uchwały z gminą od 4 radnych. W sprawie formalnej, panie przewodniczący, jeżeli osoby zgłoszone nie indywidualnie nie uzyskają akceptacji większości z rady, to automatycznie może okazać się, że będzie paka. Więc zgłaszam wniosek uchwały, wniosek o indywidualne głosy. Proszę, w związku z czym nie ma możliwości, żeby ktoś nie uzyskał większości. Może się okazać, że nikt na niego nie zagłosuje, a osób, która będzie się Radny, proszę o zachowanie powagi. Głosujemy projekt uchwały. Myślę, że tutaj te dwa wnioski są. Głosujemy wniosek uchwały, znaczy projekt uchwały uzupełniony o 4 nazwiska, które zostały zaproponowane. Wniosek pana Gowarzewskiego. Proszę, dobrze. Głosujemy najpierw wniosek pana Grzegorza Gowarzewskiego o przegłosowanie en bloc wszystkich kandydatur łącznie z projektem uchwały. Kto jest za przyjęciem wniosku, proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy ktoś z radnych nie brał udziału w głosowaniu? Za przyjęcie wniosku 18 głosów przeciw. 1 głos wstrzymujący 2. Przechodzimy do głosowania całego projektu uchwały uzupełnionego nazwiskami 4 radnych. Wniosek. Ja myślę, że ten wniosek upada automatycznie. Został przegłosowany i dalej idący. Uzupełniony nazwiskami 4 radnych. Radna Maria Wojszczyk, radny Maria Muszalik, radny Jacek Kierok, radny Jacek Mazur. Wnoszę projekt uchwały pod głosowanie. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały, proszę podnieść ręki do góry. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przez Radę przyjęta. 17 głosów za, 4 przeciw, 2 wstrzymujące.